Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening pięknego, kształtnego pisania. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest litera H. Mała litera H i wielka litera H. Za chwilkę poznacie prawidłowy kierunek zapisu tej litery. Będziecie zapisywać tę literę pojedynczo oraz w połączeniu z innymi literami, tak by powstawały wyrazy. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening okaże się dla Was przyjemny, a pismo stanie się coraz bardziej kształtne. Jeżeli jesteście gotowi, to uwaga, zaczynamy! Oto litera H. Mała litera H i wielka litera H. Zarówno mała litera H, jak i wielka litera H są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisać małą i wielką literę H w liniaturze. Mała litera H i wielka litera H. Jak widzicie, moi drodzy, przede mną mała i wielka litera H w postaci literek wykropkowanych oraz takie wykrzyknienie hej, hej, które jak widzicie zawiera w sobie wielką i małą literę H po to, aby móc potrenować prawidłowy zapis tej litery. Moja karta pracy została sporządzona w generatorze arkuszy na stronie www.superkit.pl. Oczywiście możecie również z tego generatora skorzystać. Stronę podam Wam w opisie filmiku pod filmikiem. Można również wykonać podobną kartę pracy w postaci delikatnie narysowanych literek, czy sylab, czy wyrazów ołóweczkiem, by móc po śladzie prawidłowo prowadzić rękę, by nasze pismo było płynne, kształtne i piękne. Wobec tego zaczynam od małej litery H i prowadzę rękę z góry na dół. Możecie wykonywać ruchy ręki równo ze mną. Nie odrywam ręki, od razu prowadzę do góry. I w ten sposób, łącząc kropeczkę po kropeczce, mam zapisaną prawie już małą literę H. Dobrze, mała litera H, nie wiem, troszeczkę jakby krzesełko przypominała. Zbudowana jest, jak widzicie, z kreseczki i nie odrywając ręki, robię jeszcze taki esflores, taki haczyk. Coś takiego, co przypomina w budowie właśnie krzesełko. No to teraz wielka litera H. Wielka litera H jest dość trudna w zapisie. Rozpoczyna się ją tak, jak gdybyśmy zaczynali zapisywać wielką literę I, ale na dole robimy pętelkę, przecinamy i ukośnie prowadzimy kreseczkę do pętelki zawiniętej u góry i prowadzimy w dół laseczkę, którą zawijamy na dole. I mamy wielką literę H. No to wykorzystamy wielką i małą literę H do takiego okrzyku hej, hej. Zaczynam wielką literą. Tak, taka malutka falbanka u góry i prowadzę po kropeczkach. Staram się prowadzić po kropeczkach, choć widzicie, że nie zawsze jest to takie łatwe i proste. Zawijam, przycinam, robię ukośną kreskę, ponownie robię pętelkę u góry i laseczką prowadzę w dół. Mam już prawie wielką literę H, ale nie odrywam ręki. I od razu robię pętelkę do litery E.
i nie odrywam ręki i od razu prowadzę rękę do litery J. I zauważcie, hej, zapisałam nie odrywając w ogóle ręki od płaszczyzny, teraz oderwę, żeby dorysować kropeczkę. Mam hej, robię maleńki przecinek i kolejne hej, tym razem zapisane małą literą. Z góry na dół prowadzę rękę, prowadzę kreseczkę i unoszę do góry, nie odrywając ręki. O, rysuję takie jakby krzesełeczko. Mam małą literę H, nie odrywam ręki, od razu robię pętelkę do E. Mam już prawie sylabę He i jeszcze nie odrywając ręki zapisuję literę I, którą, jak pamiętacie, muszę napisać zupełnie zjeżdżając w dół. Odrywam teraz rękę, robię kropeczkę i mam hej, hej, ale żeby to był okrzyk, to muszę jeszcze dorysować z góry na dół wykrzyknik zakończony na dole kropeczką. I tak wygląda mała i wielka litera H oraz okrzyk hej, hej. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was do zeszytów. Drodzy, myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy trening związany z pięknym, kształtnym pisaniem litery H. Łączyliśmy tę literę, zarówno małą, jak i wielką, z innymi literami. Czy litera ta była łatwa, czy trudna? Cóż, nie wszystko jest łatwe. Niektóre z liter są trudne. Na przykład wielka litera H z pewnością należy do tych trudniejszych. Mimo to mam nadzieję, że trening przebiegł pomyślnie, a odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju i do zobaczenia wkrótce na kolejnym treningu. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!